Ojciec polskich free fightów, witam. Ojciec chrzestny. Ojciec chrzestny, sorry. Siema. Siema. Marcin. Z Jackiem nie pogadać. Podobno się uderzył. Zaskoczenia, jak asasyn. Schował się za kotarą. No. No i faktycznie, chciałem gdzieś trafić, no gdzieś by tam musnął. Natomiast myślałem, że tą kurwę rozszarpę. Kordon ochroniarzy go wyprowadził i spierdolił, także... Nie. Podobno po prostu wzięli go na razie na bok. Chyba ma wrócić, także... Nie wróci, już spierdolił. Tak? Dopóki ja tu jestem, nie wróci, bo go rozszarpę. A ty w ogóle rzuciłeś się też na niego? Nie, ja mówiłem szczerze, że mu zajebie, jak to face to face będzie. Ja mówiłem, żeby tego nie robić. A czy ty już w ogóle kiedyś chyba mówisz, że za każdym razem jak będziecie... Ale ja tu mówiłem, ja słowa to trzymam, no. Na wyciągnięcie ręki, jak go będę miał, będzie dostawał lepca, no. Słyszałem, że z piąchy dostałeś, tak? No próbował, mówię ci, schował się za ciemną kotarką za kulisami. No i jak schodziłem z tych schodków, próbował mnie trafić, no. No ale ruszyłem na niego, no i kurwa, spierdolił za ochroniarzy i z tym kordonem tutaj wylazł, poszedł do auta i spierdolił. On już do was nie wróci. Nie? Nie. No to jeżeli tak wam mówią, to nie, to on już nie wróci. Podobno Kubańczyk coś tam jeszcze brał w tym udział wszystkim. Lizak tak mi mówił. Nie, no Kubańczyk ten, próbował mnie odciągnąć, żebym go tam kurwa nie rozszarpał. No. Marcin, czy ty przytyłeś? No, nie, mam dwie koszulki na sobie. A tak szczerze? No, muszę troszkę jeszcze nad wagą popracować, ale Marcin, w dół. Słuchaj, wszystkich oszukasz, ale mnie nie oszukasz. Troszkę muszę nad wagą popracować. Ile? No, z 5 jeszcze muszę zrzucić. O nie, to lecisz w kulki, można powiedzieć. Nie, no 115, no. No to 3 w górę. No. No, pojadłeś. Spokojnie, jeszcze 3 tygodnie. Marcin, wejście twoje z tym rycerzem znakomite. Naprawdę powiem ci szczerze, nie spodziewałem się, znaczy wiedziałem, że będziesz chciał zaczepić Adamka, ale sposób iście genialny. No dziękuję, no myślę, że powinno do tej walki dojść. I poza tym to, co on powiedział, to co on zaczął wygadywać, to wiesz, to... No, co zaczął wygadywać? No, że walczymy, że na cele charytatywne, całe garze, no wszystko zostało przybite, no. Później spotkał się z tajskim kopytem i wszystko odwrócił. On się zachowuje, jakby był ubezwłasnowolniony, że jakby nie mógł sam zdania, wiesz, jakby podejmować decyzji za siebie. Aha, bo ja widziałem te nagranie, że Adamek mówił, że cała wypłata cele charytatywne i potem się wycofał, tak czy nie? Potem powiedział, że nie ma walki. Aha, okej. Okay. No, co mam wam powiedzieć, no? Ta walka musi być, to się musi wydarzyć. Musi być, oczywiście, że musi być. Słuchaj, a tutaj masz, powiem tak, zmontowali nam niezłą ekipę, wodarze High League'u. Na kogo ty byś chciał najbardziej trafić oprócz Murana? Na Murana. Tylko na niego, co? Właśnie mi się wydaje, że ta walka, jeżeli... Tylko ta walka ma inaczej, jeżeli drabinka się potoczy, no to będzie totalnie nie, bez sensu. To już nie będzie tej walki. Bo on z każdym, z kim będzie walczył, dostanie w łeb. Myślisz? Tak. I jeżeli ja nie trafię na niego na początku, to no to będzie już po faworach. No. My się szykujemy z Jackiem Rumniakiem na każdą ewentualność. I na Adamka, i na Bombla, i na tą całą tutaj zgraję, i na tą gangrenę starą. Także jesteśmy gotowi na każde rozwiązanie. Jackowi bardzo dziękuję, bo bardzo mnie ten zakres ruchów przywrócił mi bardzo duży zakres ruchów i dzisiaj tak naprawdę no, przeżywam trochę drugą młodość. Marcin Najman chce wyjaśnić cały polski internet, a przynajmniej jego znaczną połowę, część. Połowę. Serio? Połowę. Marcin, nie zabraknie ci już tej kariery? Nie wiem, dopóki będę mógł, to będę działał. No ale słuchaj, macie tam naprawdę skład niesamowity. Jest Liza, który waży 65 kg. Co wtedy, kiedy byś trafił na niego? No powiem ci, nie chciałbym na niego trafić, bo to będzie walka dla mnie bardzo niewygodna, bo on będzie szybki, on umie parę rzeczy. Tak. I to będzie tak, że on to nie będzie dla mnie zagrożeniem, ale będzie dla mnie bardzo niewygodny, bardzo. No, ale on jest pewny, że on by cię pokonał. No, już nie jeden tak mówi, no. Słuchaj, ale ty tam masz naprawdę jeszcze innych kurczę gagatków. Tam jest Daro Lew, z którym byś miał fajny rewanż. Ale sam przyznaj, że w ogóle gadanie o innych zestawieniach... No, dajmy sobie spokój. Dobra, no to pogadajmy o Muranie. Spodziewałeś się... Nie, już nie ma co gadać, bo nawet śmierdzi, kurwa. No. Ja bym chciał się spytać, czy ty się spodziewałeś, że on się będzie na dzisiejszej konferencji zachowywał w ten sposób? Bo ciężko było go wyprowadzić z równowagi. Przyszedł z Ortezą, udawał kalekę, żeby mu tu nikt w łeb nie zajebał. No przecież ja też mu tutaj nigdzie nie zajebałem, to mówiłem uczciwie, ostrzegałem, Mu przewaliłeś. Ale ostrzegałem, no tak. Nie róbcie tego, no. Nie róbcie tego. No.
zrobili, no to co zrobić. No i tyle, no i udawał kalekę, żeby gdzieś go tu nikt nie zbombardował. No. No ale no to myślisz, że skoro on ma kontuzję, no to na razie się nie może przygotować. Jaką kontuzję, co on pierdoli, kontuzję łba ma, to wszystko, co on ma. Te głosy, co on słyszy, że ma wrócić, no chyba z banku. Marcin, ty się spodziewałeś, że on, bo ja wiem, że on został ogłoszony itp. itd., ale ty sądziłeś, że do tego dojdzie, że on tu przyjedzie i... Bo ja myślałem, że może... Ja jestem zażenowany tym, że on w ogóle bierze w tym udział. Ja jestem po prostu szczerze zażenowany. Tyle. Tyle. Dobra, jeszcze jedna sprawa. Powiedz mi, ten turniej, są te legendy Freak Fightów. Ty na pewno jesteś legendą Freak Fightów. A jak ocenisz innych rywali? Niektórzy mają debiut na przykład. W turnieju? No. Życzę wszystkim powodzenia, ale jak trafią na mnie, będę musiał ich zlać. Natomiast... Ty jesteś faworytem w ogóle. No i sam się uważam za faworyta. Natomiast wiecie, no wszystko się może wydarzyć. No. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że szykują się dwie super walki. Dawida Crazy, Załęckiego z Denisem Labrygą i Vampira z Tomkiem Sararem. No i to będą świetne walki. Ale ja rozmawiałem z Dawidem Załęckim i ty spieprzyłeś przed nim do turnieju. No. Sorry, Dawid, no. Sorry. Ale powiem ci tak, Dawid, jaja z żelaza, naprawdę, jaja z żelaza. Tak. Tych rywali, których... Dawid, pozdrawiam, naprawdę, szacun, zresztą ci to mówiłem. Marcin, zabawiłem się w matchmakera i załatwiłem ci walkę z nim, uwaga, w MMA, a nie w K1, z Dawidem Załęckim. Przecież wiadomo, że miało być w MMA. No nie, no wy nie rozmawialiście w ogóle o warunkach tej walki. Ja już walczę tylko w MMA. Tylko. Oprócz Tomasza Adamka, masz jeszcze kogoś, z kim chciałbyś zawalczyć? Tak. Kogo? To gówno chodzące na dwóch łapach. Czyli? Chłopie, ty zmęczony jesteś? No ja nie mogę mówić takich rzeczy, Marcin. No. A, spoko. No. Ze starym Muranem. Marcin, już wszyscy wiemy, kogo jest Rolls Royce. Okazało się. Co? I co? I co? Wiedziałem. No widzisz, Rolls Royce jest tego, kto jeździ. Trzymaj się. Na razie, trzymaj. Cześć.